że jak Janek. Ja jak spałem na brzuchu, Janusz. To jak ja się obróciłam na plecy, to mnie nie szczypało. No widzisz, ojejku. Janusiu, budzimy się na śniadanko. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. No mów, Jasiu, bo ja muszę złapać dech w pies. Na Rusi nową polanę dzisiaj idziemy. O Jezu, ale tu jest pod górę. Ja nie wiem, czy one tu wejdą. 7 kilometrów, no. A ja już umieram. Co ty? A tu są wszędzie góry. Mamy, to będzie 2 km od Polskiej Góry. Myślisz? Zobacz, jak nie ma widać tych, Jasiu, gór. W ogóle nie widać góry. Jest widać, patrz. No tamta, tak. A tu nie jest... A tam niżej nie jest... Tam czasem niżej nie szliśmy. To jest ta jelenia skała, chyba coś mi się wydaje. Czy jaka to tam miała wysamnia skała, Sorkens. Ale tam jest, zobacz, zjazd na ciaski. O, czuję. O, czuję. O, siusiu. Ale pięknie. Fredek, tam są owce. Co? No. Owce, idziemy tu owiec. Jest pierwszy. Nie, Fianek, zobaczyć, co tam pisze na tym drogowskazie. Tak? Tylko się nie wywal. Nie no, co ty. Jeszcze na pewno nie. To jeszcze jestem na tą górę chyba. Się wydaje. No, no to idziemy. Pójdziemy na ten wierch. No. I tam na nas poczekaj koło owiec, tak? Koło owiec na nas poczekaj. No. Tylko się... Co, ty się boisz? To jest duży kawał drogi jeszcze. Thank you.
biały. Franek. Z białe owce. Kurczaki. Tam pies z nimi chodzi. No biegnij, no biegnij. Ja, stójcie owieczki. Piesek. Ty z nimi pogadasz? Ja z nimi pakam. Franek. Bez kitu. Gdzie? Ja, to jest taki duży. Wielki. Ale piękny. Dobra, idziemy. Powoli. Bo tu jest ślisko. No nie mają może tu iść, wiesz? No. Albo biała. Albo szara, albo czerwona. A wy kiedyś gdzieś czerwoną owcę? Idź, Kajo. O Jezus, jak ja tam wejdę do góry, to ja umrę. Na dupie zjedzie. Nie wiem. Dzień dobry. Ja nie wierzę. Janek biegnie do góry. Ja już umieram, a ten co biega. Ale to było ciężkie. A chłopaki polecieli, nie wiem nawet gdzie, więc już są dalej z przodu. Mówią, że mieli na mnie poczekać. Nie wiem, czy my to obejdziemy naokoło, czy my będziemy musieli się cofać. Nie mam pojęcia. Kurde, to nie jest najłatwiej. Znowu pod górę.
poziomki, powojniki. To? Nie wiem, jak to się nazywa, ale to wygląda jak powojniki. A to? Kosa drzewina. A tu usiądziecie? Na to? To usiądź. Tylko powoli. Asiu. Weź i co nie wytrzymaj. Ej, powoli! Nie, nie, nie! Usiądź już. No, to są kwiaty, które tylko rosną w górach. Nie, Franek, nie zrywamy kwiatów w górach. Nie wolno, one są pod ochroną. Bo dlatego, że są pod... One są opłatne. One są pod ochroną. Wszystko w parku jest pod ochroną. No tak, to jest park. Tatrzański Park Narodowy. O, tu jest pięknie. Ale pięknie. Co? Ja idę tu bokiem. Mi tu się chyba lepiej pójdzie. Chłopaki? Ale jak się umawialiśmy? Co? Przejdziemy powoli razem, tak? Jasiu! Ja nie idę do papugaja. Na obiad jedziemy. A potem do domu odpocząć. Zanim my dojdziemy do samochodu, będzie już, jak zjemy obiad, to będzie wieczór. Kto jest? Ile masz kilometrów, Jasiu? Czemu? Aha, no a kroków ile masz? Nie wierzę. Co mam ci potrzymać? Zimno ci? Ała. O Jezus. Kudowce uciekają. On w ogóle nie reaguje. Nie, dalej nie idziemy. Dalej nie idziemy. Franek! Dalej nie idziemy. Bo? Bo nie. Bo ty tak wymyśliłeś. A tutaj gdzie się idzie, Jasiu, wtedy? Tutaj, tędy gdzie się dojdzie. A daleko? No to idziemy. Owieczki. Stań, zrobię wam fotę. Blisko. Ale ja zrobię wam. No.
Tam nie ma strzałki żadnej? Nie. A, tam jest zamknięty szlak. A. Tam jest tylko strzałka. Dobra, chodźcie. No jestem, oglądam, podziwiam. Z pokładu śmigłowca. Ojciec Święty tu nie przyszedł, tylko z pokładu śmigłowca dał. Nabiera z takich źródeł. Jeśli to jest święcona foto. No to będzie. Z tego się pijesz. Zobaczcie, tutaj są wszystkich, którzy zginęli w górach. Wymknął się naszym oczom. Jesteś kim? Słodziejem czy kim? Jesteś kim? Słodziejem czy kim? Ty jesteś kim? Słodziejem czy kim? Przestań. Zobacz, na koziej przełęczy, Jasiu, ktoś zginął. Pani Kasia Mazurek. W 2006 roku, widzisz? Urodziła się w tym roku, w którym ja, i zginęła w 2006. Który miałaby teraz 36 lat, tyle co mama. Geolog jakiś zginął. W Dolinie Pięciu Stawów zasnęli. Ojej. Widzisz? Co? Zasnęli w Dolinie Pięciu Stawów. Olga Kuba. W 2008 roku. O ja cię, w naszym, w moim wieku też. Rok później się urodzili. Jak zasnęli? No zasnęli. I się nie obudzili? No nie wiem, chyba tak. Jan Adam Sarna. Na nazwisko. Pod Giewontem zginął. Mhm. No nie wszystkie mają, nie wiem dlaczego. Ten też nie ma. Ja tu
Może te starsze mają dzwonki. Ja bym nie chciał mieć owcą. Co? Idziemy jeszcze zobaczyć oscypki. Wiesz? Nie. Oscypka od pana kupić. Tak, ty biegałeś, a teraz ty jesteś kaput? Co to jest? Ledy koła. Mały sajak odciskany w drewnianych foremkach w kształcie zwierząt. Oscypek. Jasiu, patrz, my jesteśmy tu, nie? Rusinowa Polana. Gdzie my byliśmy? Na gęsiej szyi. Tutaj dalej suchy wierch. Łysa polana jest tu. Tutaj. Łysa polana. Wierch, poloniec. Ja. Tu nie ma nigdzie, Jasiu, tutaj. Jaś. Tu pachnie coś. Tu coś pachnie. Bacówka. Bunt spędza, oscypki, żytyca. Siądziemy i zjemy oscypka. Patrz, tam panie mają wiadę normalnie, one doją te owce. Wypas kulturowy owiec, Stanisław Rychtarczyk, baca. Ale tam jest wysoko, a tam my byliśmy, co masakra. Pięknie. Sianek, daj mu Jasiu ten potwór. No. Ale ej, bo spadnie ci na ziemię, Franek. Połóż na to, połóż na to. I podziel. Oderwij sobie kawałeczek, przytrzymaj, o. Jeszcze letnia. Taka wędzona, nie? I co, Franek, smakuje ci ten ser? Dasz to mi? Jest ser! A co to jest? Oscypek. Ale oscypek to jest rodzaj sera, Franusiu. Dobry, nie? Jak wędzony ser taki. No, po takiej trasie to nawet Franuś je. Ta pani tylko przypaliła prawie. Co ty? Na wezwanie dojść do auta. Teraz wracamy już. Pójdziemy sobie na jakiś pyszny obiad. Chociaż te oscypki też były przepyszne. No. Po takim przejściu i my nie mieliśmy kanapek, więc my tylko na samej wodzie dzisiaj. W ogóle codziennie my samą wodą chodzimy. Musimy sobie kanapki robić. Jutro już musimy sobie zrobić kanapki, bo to się tak nie da. Ale jakoś tak zawsze wychodzimy bez kanapek i przeżywamy. Nieźle, nie? Jak jest jakiś sklep po drodze. No. No, ale nigdzie nie było. Był. Dzisiaj oscypki były. Podobają ci się takie wakacje aktywne? Ja lubię, jak chociaż się stale. Oj, malutki, ale ty przecież tak biegasz. Ty tak pędzisz, wszystkich wyprzedzasz. I wtedy z powrotem. Oj, jaku pięknie. Patrzcie, jak te chmury się wbijają na te góry w ogóle. One wchodzą na nie. Jakby się stało na szczycie góry, to by było się w chmurze wręcz. I skacze chmurę. Ciekawe, jak to wygląda wtedy, wiesz? No, pogoda się zrobiła piękna. Mój ciapek jest. Także, no, ciapek jest w niebie. Także na pewno. Nie, bo jest tam w
Jutro będzie chyba też ładnie, miejmy nadzieję, więc jeszcze trochę zdobywania szczytów przed nami. Franek. No. Ja nie żałuję, że ja dzisiaj tutaj poszłam, bo bałam się, że się pogoda nie zmieni i że będzie brzydko, ale pogoda posłuchała nas i zrobiła się piękna. A tak byśmy szli, chcieliśmy iść na tereny chochołowskie, ale zanim ja się ogarnęłam, wiecie, zmontowałam jeszcze za na jeden filmik, to wyglądało, że się chyba będzie wypogadzać. Trochę pokropiło po drodze, jak dotąd szliśmy. No troszkę, tam trzy kropelki. No, a teraz jest przepięknie. Już nawet nogi nie bolą, ale po tych schodach to mi aż mięśnie się trzęsły. Tylko to są takie dziwne jeżyny. Nie, co to jest? Wygląda jak jeżyny. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Jakie dziwne. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, ale to wygląda jak jeżyna. Chodźcie, idziemy. To są jeżyny. Tak? Takie górskie, nie? Typowo. Tam widziałam cały... Gęsiego, ja? No, marchewki wam skrobać. Nie. Ile ludzi tu już umarło. Ciekawe, czy później ich ktoś znalazł. Czy jak. Albo. No dobra, poczekaj. Tu jesteśmy, tu przeszliśmy. Goły wierch, szałas. Rusinową polanę. Gęsią szyję, cofaliśmy się, byliśmy w sanktuarium i z sanktuarium, a ja myślałam, że tam nie ma przejścia już, ej. Jest. Patrz, no ja. Tam obok tych toalet było jakieś zejście chyba. No. A wtedy jakbyśmy szli z Rusinowej Polany tu, to byśmy poszli na Palenicę, Jasiu. I tu byśmy doszli na Morskie Oko, to by za daleko było. Co ty? Widzisz? Bo byliśmy na Rusinowej, nie? I od szałasu niektórzy szli tu tędy, pamiętasz? No. No. A tu nie ma przejścia już, widzisz? Droga. Aha, ulicą. No ja ulicą to byśmy szli tu, tu i tu. Ale byśmy zrobili kilometrów. Ale i tak zrobiliśmy giga dużo. Uff, jeszcze kiedyś przyjedziemy, jak ubierzemy, kupimy sobie odpowiednie sprzęty i pójdziemy tu przez gęsią szyję. I pójdziemy tu i przyjedziemy autobusikiem sobie tutaj i przejdziemy przez to wszystko. Mama, i patrz, jest nawet ostry wiej. Ja bym chciała tutaj przejść, tutaj, tędy. I tu jest chłopy, są chłopcy. No. Dobra, chodźcie. Wodogrzmoty Mickiewicza też już mamy zaliczone, nie? Musimy sobie... Filipczański wiej. No. Dobra, chodźcie chłopaki. Dobra, ja idę powiedzieć temu bacy, żeby nam przyszykował te oscypki na wyjazd, ja? Ojejku, ojejku. Gdzie wajdę ta? Z powrotem. Wreszcie mogę was pogłaskać? No chodź. Chodź za mamą. Gorzej jak na mnie jakiś bajan wyczadzi, wtedy będzie ciężko. No hej, one się boją. Hej! Ja się uchroni na straszek. One się boją. No to idź ty, może ciebie się nie wystraszy. No idź. No idź! No dogoń ją, złapię za ogon. A tam jest bajan. O, uciekły. Uciekły. No przepraszam.
One i tak by nie chciały być głaskane. Chodź. No, zamówiliśmy sobie oscypki na wyjazd. Fajnie. Tutaj można sobie właśnie zamówić w drodze na Małyskie Oko, jakby ktoś kiedyś z Was szukał. I tu też owce są. Ale te owce chyba ten... One chyba wróciły z jakiegoś wypasu tutaj, wiesz? No. Bo ich przecież tu rano nie było w ogóle. No. Ale ich tu jest giga dużo, co? Ciekawe, co to jest za rzeka. Mama. No. Góralskie peliny. No, ta kwaśnica wygląda. Tamta była taka malutka. A zupa też jest duża. I z ryżem chyba, nie? Jezu, jak ja to zjem, to ja pęknę. Dobre, Jasiu? Zupa nie smakowała. Dobry fenek, ale mięsko też jest, tak? To są faworki z kurczaka i masz zjeść ładnie. Co? Patrz, jakie fajne te lampy są. Fenek, co ty robisz? Jak chcemy połazić po krupówkach, to tutaj. Tu są krupówki. Ogólnie w górę. No ładnie, o widzisz tutaj, powiedz, tędy można było wejść. Jasiu, powiedz, co ten pan powiedział. Co? Jasiu, no powiedz. O, i tutaj też jest, zobacz, góralskie peliny, czyli to jest taka jedna wielka restauracja. Jeszcze wpadnę i będzie akcja, jeszcze mi telefon wpadnie. No, kupiliśmy sobie pamiątki, zjedliśmy, pochodziliśmy po krupówkach, idziemy do domu. Jezu, przewrócę się. Już tam zeszliśmy z krupówek, tu mamy niedaleko samochód, więc idziemy. A po co ty tam chcesz iść? Hotel Giewont. No, blisko krupówek, ale szału tu stąd nie ma, że jakiegoś widoku na górę. To już my mamy lepszy. Tylko, żeby było piękne. Cicho. Ej, tu jest ta knajpa. Gdzie grają. Ja nie mogę, to jutro musimy tu przyjechać. O, tu ja chciałam iść. Ale fajnie. Jutro przyjdziemy, co? Na kolację.